Trenerze, w 7 meczach niestety przegrywamy z Unią Sieci. Na początek poproszę o takie podsumowanie tych niezwykle emocjonujących finałów. Ja myślę, że to był bardzo ciekawy finał, tak? Trzeba pogratulować Unii Oświęcim za zdobycie Mistrzostwa Polski, ale my musimy być naprawdę dumni z tego, co żeśmy osiągnęli. Wiadomo, że jest to, można powiedzieć, ciężka porażka, bo gramy ten overtime 3-3 i w takiej sytuacji, no to jest naprawdę, no, mogło się to również potoczyć w drugą stronę, ale tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo dumny, że jestem częścią tej drużyny, tej organizacji, tego klubu i naprawdę zagraliśmy dobry sezon, chłopcy naprawdę wszystko robili, żeby osiągnąć ten sukces, ale niekiedy trzeba też uznać wyższość przeciwnika, chociaż dzisiaj zagraliśmy chyba najlepszy mecz sezonu. No właśnie, serce boli. Co zostało powiedziane teraz w szatni, jak już drużyna trochę przyjęła to, tą informację do siebie? I, no i faktycznie mogliście sobie wszyscy powiedzieć, że to był bardzo dobry sezon, no zakończony niestety takim gorzką porażką. No, gorzka porażka pod tym względem może, że to właśnie było w tym overtime, tak? 3-3 to jest loteria, to jest całkiem inny mecz, całkiem inny hokej gdzieś. Nie wiem, teraz nie chcę na ten temat dyskutować, ale ja myślę, że my jako trenerzy tutaj z naszej strony i też rozmawiałem z trenerami z Oświęcimia, oni powiedzieli, że to jest niedopuszczalne takie coś. W ogóle grać 7 mecz finałowy i 0-0 po 60 minutach i zaczynamy grać o mistrza 3-3, no to jest trochę słabe, no ale na pewno jest to do poprawy gdzieś tam. No ja myślę, że tak jak powiedziałem, że czy kapitan, czy mówiliśmy, żeby podnieść głowę do góry, bo naprawdę jest bardzo dobry sezon za nami, gdzie wiadomo, że ten niedosyt jest trochę, ale niekiedy tak to w sporcie bywa, tak? ale ja tak powiedziałem, że jestem bardzo dumny, że jestem częścią tej drużyny i głowa do góry i dobre lato i do przyszłego roku. Dokładnie. Jeszcze na koniec, trenerze, trzeba na pewno docenić to, co zrobili kibice przez cały rok w satelicie, bo momentami dodawali bardzo dużo energii drużynie. To na pewno, to w ogóle to nie podlega w ogóle ten, bo ja też nie wiem, czy tylko w tej satelicie, ale w ogóle w całym mieście można powiedzieć, że kibice naprawdę byli fantastyczni, bo ja też spotykałem dużo ludzi i naprawdę byli z nami, byli też te dumni z tej drużyny i to jest najważniejsze. Okej, dzisiaj może nie mamy tego sukcesu, ale jeżeli byśmy trochę tak popatrzyli do tyłu, no to ja myślę, że to nie wyglądało najgorzej, tak, ten cały sezon i te ostatnie lata. I ja tak jak powiedziałem, ja jestem dumny, że mamy takich kibiców, że oni tutaj zawsze za nami stoją i dzisiaj też pokazali, wiadomo, że tu może wejść tylko tam mała ich część, bo na pewno byłoby ich o wiele więcej, ale nawet w tych ciężkich momentach, gdzie przegrywaliśmy, czy dzisiaj, tak, że zawsze byli z nami, zawsze nam pomogli, zawsze też docenili to, jak ta drużyna grała i to było widać, że nawet po tych porażkach też wiedzieli, że wszystko zostawiliśmy serce na lodzie, no bardzo chcieliśmy, no ale ja nie chcę mówić o jakimś szczęściu, no niestety tak to się skończyło, no i gratulacje dla Unii Oświęcim. You know, unfortunately we couldn't win today. What kind of emotions are you in you right now? I think pretty hard to say. Nothing. It was tough lose, like lose game like that, like 4 overtimes, like I don't know how many we play, but game 7 overtime, then some smart guy make a decision that we play game 7 3-on-3 overtime. I know it's both for the it's same for the both teams, like I'm saying that, but like I think nobody in this league, I think Unia is thinking same, but they don't want to play game 7 overtime 3-on-3. It's like kind of 50-50 game, like so it's somebody throwing the coin and let's see who's gonna win the game. But I hope that somebody make thinking those things and like every club's doing something that's gonna change, because remember like a couple of seasons ago it was 4-on-4. That's even better than 3-on-3. But yeah, today game I'm pretty proud how we play. We play really good game, like all guys today, like who was on the lineup. So hard to
say positive things now, but like maybe after a couple of weeks, everybody is proud like how we played this season. But now it feels really bad. Yeah, it was a long season, and for sure you can feel proud of yourself, of all the team, and also the fans, because they were bringing us and they were giving us a lot of energy. Yeah, like I have said many times that we have the best fans. It's no matter if we go to the Cortina or Cardiff, like everybody like see how amazing they are. So I just want to say thanks for the all fans. You guys doing pretty good job all like all season, so that's pretty big thing for us, like we have fans like that. And the last question, what can you say about this team, about the whole season that we played and the collective that we've built? Yeah, I think start of the season was like pretty amazing, like we almost win like 21st game, so but like after that it was too many up and downs, like we lose couple really big game like Super Cup, and then like in Continental Cup like we didn't play that good, like too much like up and downs in the playoffs also, but still we find a way to play like game 7 in final in home, so that's good. But I think we have to like think what went wrong, and everybody have to be better in next season who is playing here. So Mateusz, już jesteśmy jakiś czas po tym meczu, troszeczkę emocje opadły, chociaż no, ten żal pozostaje. Na początek chciałem spytać o samo spotkanie, bo naprawdę dobrze z naszej strony wyglądało. Ta dogrywka to już była loteria. No, była loteria, tak. To był 7 mecz, wiadomo było, że nie można popełniać błędu i tak też było cały mecz. W dogrywce jeden szał zadecydował i tyle. No, wiadomo, że nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale ktoś musiał przegrać. Cały sezon GKS, no nie da się ukryć, że no musimy się trochę poklepać po plecach, bo niestety żadnego trofeum się nie udało zdobyć, więc to jest też takie trochę bolesne. Więc te kolejne dni pewnie będą trudne do przetrawienia, no ale chyba najlepiej z takiej sytuacji wyjść, analizując, przekładając to na coś lepszego w przyszłości. No tak, na pewno to boli, że nie wygraliśmy, że nic, że praktycznie każdy ważny mecz w tym sezonie przegraliśmy, więc to boli jeszcze bardziej. Ale też trzeba powiedzieć, że no myślę, że byliśmy dobrą drużyną, tak? Nie możemy też jakoś, wiadomo, no przegraliśmy i jest nam ciężko, ale mówię, to nie było 4-0, to nie było tak, że ktoś nas rozniósł i ten. To był 7 mecz, dogrywka, jeden strzał i nie mogło się równie dobrze potoczyć w drugą stronę i mogliśmy się dzisiaj cieszyć. Dla ciebie, jeszcze chciałem tak indywidualnie spytać, dla ciebie ten powrót do Katowic na pewno, no nie wiem czy na pewno, ale to widać po tobie, że dobrze się tutaj czujesz i czerpiesz dużo, dużo energii, nie tylko z gry dla GKS-u, ale także z gry tutaj przed katowicką publicznością. Ja bardzo się z tego cieszę, bardzo dobrze się czuję, naprawdę bardzo się cieszę i jedyne co to żałuję, że nie udało się wygrać. Więc to z tym mi ciężko, bardzo ciężko, ale jakby jeśli chodzi o klub, kibiców, i to jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i mogę tylko podziękować, że mogłem tutaj wrócić i no i w sumie to przeprosić kibiców, że nie udało się wygrać tego mistrzostwa. Jasne, przeprosić, ale musimy na koniec takim pozytywnym akcentem. No ta drużyna zasłużyła na duże brawa i może być się dumna. Tak, myślę, że tak, że jakby szacunek dla całej drużyny. Bo walczyliśmy cały sezon, wiadomo, sezon zasadniczy mieliśmy pierwsze miejsce i myślę, że szło to w dobrą stronę. No, po tym finale jak myślę, że nie mamy się czego wstydzić i przegraliśmy, okej, gratulacje dla Oświęcimia, byli lepsi o ten jeden strzał, ale my też nie mamy się czego wstydzić i myślę, że czekamy na następny sezon. Teraz może się zacząć jak najszybciej. Dzięki.